proszę Państwa, wszystkich mieszkańców Trzebini, nie tylko, wszystkich tych, którzy są tutaj prywatnie i zawodowo, proszę o oddanie brawami i hołdu najsilniejszemu człowiekowi na świecie. Pięciokrotnie zdobył ten tytuł. Mariusz Pudzianowski! I teraz pragnę jeszcze przedstawić Wam organizatora dzisiejszych zawodów. Bartłomiej Bąk! To Pana Burmistrza poproszę, że mniej więcej z tego miejsca też do Państwa tutaj powiedział parę słów. Pan Jarosław Okoczyk jest z nami i teraz powita Państwa i otworzy oficjalnie te wyjątkowe zawody. Dzień dobry, witam serdecznie. W szczególności bardzo gorąco pragnę przywitać w naszej gminie tak wielką kumulację mocy i masy. Panowie, witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym będziemy mieli okazję zobaczyć przepiękne widowisko w wykonaniu najsilniejszych ludzi świata, na co gorąco liczymy. Wasz doping, kochani, będzie bardzo ważny również, aby panowie mieli taki mocny szpikulec do działań, bo chcemy, aby w Trzebini ten Puchar Strongman zapisał się już na stałe, żeby to wydarzenie było wydarzeniem, które będzie wędrować po terenie naszej gminy, bo mam takie życzenie albo marzenie, aby w przyszłym roku takie piękne wydarzenie miało miejsce nad Balatonem, naszym trzebińskim. Uważam, dzień dzisiejszy puchar za rozpoczęty. Skierowany w prawą stronę. I teraz, Boreczek, uwaga, 100 kg. Daj coś, kurde, pod nogę, nawet disco polo, to co lubisz. Uwaga. Jest! Nie pobiegnie, bardzo szybko. Panie, szybciej. Od Marcina. Tak bardzo chciałbym stoić. Uwaga, pójdę mu uda, sygnał, kiedy może. Przygniut go w górę. Chłopaki zawody zorganizowali dosyć profesjonalnie. Plac jest przygotowany tak, jak powinien być. Przede wszystkim sprzęt. No tutaj odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego że jeżeli sprzęt jest troszeczkę niezaciekawie przygotowany, to zawodnicy mogą się nabawić kontuzji. A tutaj jednak organizatorzy, Bartek, spisał się w 100% dobrze. Pozdrowi Unimetal Recykling. Zaliczone! Zaliczone! Te brawa są uzasadnione! Jest! Zrobi to! Uchyl! Jest zawodnik numer 2? Ściągaj! Jestem tutaj pierwszy raz w Trzebini, no i atmosfera dosyć fajna, ciekawa. Pogoda całkiem nam dopisuje, troszeczkę na początku deszczu było, ale teraz jest pogoda w sam raz, nie za gorąco, nie za zimno. No i troszeczkę ten deszczyk, te chmury nas straszą, ale ogólnie fajnie, miło i przyjemnie. Góra! Dół! Może zróbmy tak, nie wiem, bo tam jeszcze będziemy jechać, nie? Gry wpuściły zmiażdżyć klatkę piersiową. Zawrotka. Zawrotka.
Dobrze, 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 dobrze. Burmistrz tego miasta sprawił się w 100%, przygotował całą imprezę, można powiedzieć, całkiem miło, fajnie. Więc jeżeli będzie możliwość przybycia do Was jeszcze raz, po raz kolejny, na pewno nie odmówię. Łapcie ją tylko, później. Dobra, było. Dobra. Sześć. Dobra. Ole. Raz, jeden. Raz, minus 35, będzie 4, 4, 2. Raz, jeden. Dobrze, na kolanka. Ostatni zawodnik, uwaga, szybcy rzuci szósty. 47 sekund. Zawodnicy się będą wręczać obecny przez całe dzisiejsze zawody burmistrz Jarosław Okoczuk i oczywiście panie reprezentujące naszego najważniejszego sponsora, czyli Unimetal Recycling. I tak oto uwaga, miejsce szóste. W dzisiejszych zawodach zajął Sławek Rawiński. Panie i panowie, na miejscu piątym Piotr Czapiewski. Kontuzjowany, ale przetrzymał do końca. Przypominam, o 19.30 wszyscy zawodnicy zjawią się w restauracji Stary Młynby spożyć tradycyjną polską gigantyczną kolację. Miejsce czwarte. Krzysiek Schabowski. I za chwilę chyba jedna z najbardziej interesujących scen, jaka... Miejsce trzecie. Marcin Wlizło. Nie do uwierzenia. To zawodnik, który zajął miejsce drugie. Sławek Koczek. Jedna Szwedów. Panie, panowie, dziś Trzebini zawody Pucharu Polski z Stromem wygrał Bartłomiej Grupa. Tak jak pan burmistrz wspomniał, w przyszłym roku spotykamy się na Palatonie, w dużo ciekawszym miejscu i miejmy nadzieję, że takie same emocje będą nam towarzyszyły. I w tym miejscu chciałem na ręce pana burmistrza złożyć serdeczne podziękowania za organizację imprezy. Dziękuję bardzo. Dla również drugiego burmistrza przekazujemy podziękowania. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałem naprawdę jeszcze raz podziękować wszystkim tym, którzy nam pomogli, a zwłaszcza Unimetal Recycling. Dzięki nim będziemy mogli we wtorek o 21:00 w telewizji Katowice obejrzeć półgodzinną relację z dzisiejszych zawodów. Jeszcze raz wielkie brawa dla zawodników, dla organizatorów, dla sponsorów.